Cześć, witajcie. Cześć, witajcie serdecznie. Na kanale Nowa Mowa. Jestem Daniel. A ja jestem Dawid. Tak jest. Witamy. Dzisiaj kolejny odcinek. O czym dzisiaj porozmawiamy? Tak, i to jest takie pytanie, które wiesz, zadadzą rodzice niejednokrotnie i zadają je zresztą. Kursanci dorośli też. I brzmi tak. Jaką dajecie gwarancję, że moje dziecko będzie mówiło płynnie? Że mu się powiedzie? Czy jest gwarancja jakaś? Tak. Czy na pewno się uda? Tak. Przecież jak on się zaangażuje i jak ktoś mu nie zagwarantuje, wow, co to będzie teraz? No i właśnie. Jak my do tego podchodzimy? Słuchajcie, próbował już. To znaczy, że już próbował. Nie udało mu się. No i teraz jaką dajecie gwarancję, że on pójdzie do was i akurat u was się uda? Da się. Jak to jest z tym udaniem? No i to jest właśnie... I komu się udaje? To jest takie pytanie, komu się udaje, nie? Zobacz. I w ogóle, co możemy my zagwarantować? Tak. A odpowiedź jest właściwie bardzo prosta. Właściwie można powiedzieć by, że dajemy gwarancję nawet 100% sukcesu płynnej mowy z gwiazdkami, jeśli ktoś używa nowej mowy. Tak. No to jest pewne. Nie, to jest pewne. Bo to jest całe założenie i działanie nowej mowy jako systemu mowy techniki, że jeżeli się używa i wytrenuje ten styl mowy, to jest 100% gwarancji wręcz, że poradzisz sobie w każdej sytuacji, w różnych właśnie miejscach, z różnymi osobami, z płynnością w mowie, z tym luzem i spokojem. I właściwie nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś używając nowej mowy, wszystkich jej reguł, miał bloki i jąkanie, czyli jakby no, miał starą mowę, bo to jest zaproszenie. Po prostu, dokładnie. Po prostu jak ktoś na przykład włączył starą mowę, to okej. Okay. Ma tą mowę cały czas i czasem się może zdarzyć użyć. Ale jeżeli trenuje nową mowę i używa jej i ma te sytuacje przetrenowane w różnych miejscach i dalej chce mówić nową mową, potem już całe życie, no to tak jak my słyszycie, mówimy cały czas, no i to nie jest dla nas jakby wybór na co dzień, czy mówić, czy nie mówić. Nie, po prostu już potem to wchodzi w nawyk. A jeśli chodzi o same słowo gwarancja, no to ona trochę zrzuca odpowiedzialność, bo ja rozumiem, jeśli coś kupujemy, jakiś przedmiot i myśmy nie mieli wpływu na jego wyprodukowanie, bo to nam dał producent, sprzedał i teraz on się psuje po jakimś czasie, nie z naszej winy na przykład, bo jakaś część się zużyła, no to tak. No właśnie. Możemy to reklamować. Jakby oddać na gwarancję. Oddać na gwarancję. No i to ma sens, słuchajcie. To ma sens, że możemy powierzyć komuś naprawę tego. Ale jeśli mówimy o takich rzeczach, umiejętnościach, jak mówienie. Miękkich takich bardziej. Miękkich, gdzie proces mówienia jest nałożony na tego, kto mówi i na wybór nowej mowy jest też na tego, kto mówi albo kto wspomaga mówienie, czyli na przykład rodzice, no to jak ma trener tutaj decydować o tym, chyba żeby z wami mieszkał, słuchajcie, no to jest tak, jeśli by trener wszędzie chodził i był w każdej sytuacji ze swoim podopiecznym przez wszystkie miesiące treningu, to rzeczywiście mógłby powiedzieć trener tak, ja wam daję gwarancję, że ja wasze dziecko wychowam, wyćwiczę, pokażę mu wszystkie możliwości nowej mowy, różne aspekty działania i tak. Ale wtedy ten trener właściwie musiałby być rodzicem jednocześnie dla dziecka i teraz dla dorosłych musiałby być żoną, mężem, wszystkim. No nie właśnie, to jest ta... Później jest ta wolność wyboru, jak już masz nową mowę, bo trener pokaże ci wskazówki i trener ci udowodni na kursie, że w różnych sytuacjach zaskoczenia emocjonalnych z obcymi ludźmi wszędzie można użyć nowej mowy. Mówić płynnie i spokojnie. To jest pewne. To jest pewne. I teraz no, ty dokonasz tego wyboru. Wyjedziesz do domu, masz nową mowę i będziesz musiał ją włączyć. No. Dokładnie. I sobie mówić nią cały czas. Dlatego to jest tak ważne wsparcie w domu, szczególnie po wyjeździe rodziców, czy właśnie rodzeństwa, czy ludzi wokół siebie. Tak. Jak go nie ma, to trzeba go stworzyć. Trzeba tłumaczyć, trzeba pokazywać filmiki, trzeba edukować kilka osób wokół siebie w swoim środowisku, że jest to dla mnie najważniejsze, co robię w życiu właściwie. Tak.
są takie dowody niezbite, codziennie przesyłane przez kursantów w różnych krajach, zobacz, które potwierdzają jednoznacznie, używanie nowej mowy równa się spokojna, płynna mowa, bez jąkania, bez zacień, bez bloków. No tak, no bo tak jest skonstruowana nowa mowa i cały system, więc nie ma innej możliwości, aby było właśnie inaczej. To jest spokój, to jest płynność, luz, kontrola emocji i różnych zachowań i starych nawyków i cała lista rzeczy, które zmieniamy, aby stawać się pewnym siebie, osobami, no i spokojnymi w mowie, w płynności. Więc zmieńcie to pytanie, nie czy dajecie gwarancję, ale czy nowa mowa rzeczywiście funkcjonuje i działa wszędzie. Tym wam odpowiemy oczywiście tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście tak. Sami to odczuwamy, sami to wiemy, że jeżeli mówimy nową mową, a mówimy już na co dzień od wielu lat, no i bardzo dobrze, że z nią radzimy. No właściwie zobacz, Daniel, inaczej by ten kanał nie powstał. No ciężko, tak ciężko nie było. No nie, no przecież to jest tyle godzin mowy. Tak. I to też widzicie nas w różnych sytuacjach, przecież jeździmy do różnych miast, ćwiczymy w misjach ekspres. Pokazujemy wam, że to nie tylko w pokoiku zamknięci możemy mówić spokojnie. Tak, no ciężko było tak stworzyć na przykład jakieś odcinki, żeby nam, udało się. Udało się. Tam problemu. No nie, to już jest taka spontaniczna mowa, a jednocześnie opanowana na tyle, na takim poziomie, że brzmi bardzo dobrze, przynajmniej według nas. Jeśli słuchają nas rodzice w tej chwili, no to również, no, trzeba wierzyć w swoje dzieci, tak. Właśnie. Jeśli rozpoczynacie taki trening i jesteście przekonani, bo już widzicie filmiki, tak, wasze dziecko też się nauczy nowej mowy. Jeśli wy będziecie przekonani do tego, że właśnie to jest ta droga. I to niezależnie od tego, co mu wychodziło kiedyś, co mu nie wychodziło kiedyś, jakim jest stanie teraz, jak duże ma to zaburzenie mowy, ten SBS, to jąkanie, blokady. Nieważne co jest, ważne jakie ma teraz podejście, jakie wy macie podejście, rodzice właśnie, aby go wspierać, wzmacniać, motywować, bo widzimy, że często brakuje tej motywacji od strony rodziców. To jest przykre, prawda? Bardzo przykre. Że coś nie wyszło, wiesz, i już się jakby tak przekreśla swoje własne dziecko, tak. Że jest takim nieudacznikiem. No. Teraz znowu, wiesz, mijają lata, już dziecko samo poszukało na przykład nową mowę. I słyszę od rodzica, nie, no to by się też na pewno to nie uda. Niemożliwe. Niemożliwe. No to na pewno zaczniesz i przerwiesz, albo nie uda ci się. No i gdzie jest teraz ta wiara, nadzieja w dziecko i to wsparcie głównie, prawda? No i jednak... stąd też powstają te pytania, wiesz, potem rodzica, a czy zagwarantujecie dziecku, że będzie mówił płynnie? No wiecie, to dziecko musi przyjechać razem z wami, jeśli jest taka możliwość i sami doświadczycie, ile to trzeba pracy włożyć na początku i się starać. Czasem rodzice, których tu nie ma na kursie, myślą, że dziecko przyjechało, coś tam czegoś się nauczyło i wróciło, o, jak to fajnie, prosto, zobacz, mówi sobie spokojnie. Nauczyłeś się, fajnie, spokojnie mówisz. A tylko on wie wtedy, ile pracy włożył w to, tak. Żeby teraz tak fajnie mówić. Dlatego warto, żeby jeszcze z kimś tu przyjechać. Tak. Z rodzicem, z opiekunem, jakimś siostrą, bratem, nawet z kimkolwiek, ze znajomym. Jak na przykład ktoś tam nie ma takiej możliwości. No wcale ten ktoś nie musi być na zajęciach przez cały dzień. Wystarczy, że spotkacie się z nim po zajęciach przez kilka godzin i razem wspólnie potrenujecie. Oczywiście. A już jest ta osoba, która coś więcej wie na temat treningu swojej nowej mowy i może być tym wielkim wsparciem. No fajnie to działa, prawda? Jak widzimy. Tak, to jest wielka motywacja. Rodzica, osoba, ja wiem, że się byłem z mamą, prawda? Tak. Więc ja byłem, miałem te 17 lat, to byłem z mamą, która przyjechała tu do mnie ze mną na cały kurs, czyli te 8 dni jakoś, no i na ten podstawowy, potem przyjechała też ze mną na te upłynniejące. Właśnie w ogóle twoja mama, jeździłem. No to jest, nie, to jest w ogóle, wiesz, bez porównania, bo to jest człowiek tak zaangażowany, absolutna, tak zaangażowany w pomoc dzieciom, że właściwie wielu rodziców mogłoby spokojnie brać przykład. Myślę, że na pewno. Także Bogusia pozdrawiamy. Pozdrawiamy, bo też często ogląda nasze filmiki. Też ogląda. Z tego co. Więc jak najbardziej. Ale nawet jeśli mówimy o partnerach, mężach, żonach, czasem jest tak, że po prostu oni czekają po zajęciach właśnie czy gdzieś, czy w hotelu, czy w mieszkaniu na właśnie kursanta i już te pierwsze rzeczy przećwiczą razem. Już uczestniczą w każdym dniu treningu. Każdym dniu. No i właśnie tak to jest. Potem jak się wraca,
na przykład do mieszkania tutaj, jak tu się mieszka gdzieś w Mikołowie, to ta osoba widzi, ile to jest pracy, potem może opowiedzieć jako osoba z zewnątrz, w domu, co tu się działo, co tu ta osoba zrobiła, czego doświadczyła i jak faktycznie tutaj intensywnie się trenuje mowę fizycznie. Tak. Dlatego warto motywować. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy na kolejne filmy z cyklu After Nine o 21.15. Jak zwykle przygotujemy dla Was coś ciekawego, co rozszerzy Waszą wiedzę na temat jąkania, bloków mowy, emocji, no i oczywiście nowej mowy. A może też zmotywuje do działania w innych obszarach niż tego trenowania, bo motywacja jest zawsze potrzebna w każdym aspekcie życia, żeby coś więcej robić w swoim życiu. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.